Skrzeniłaś nam wideo vloga. Ale Siemka, więc jesteś... Zauważyłeś, że przystanie? Patrz. Tak, w ciągu godziny. Słuchajcie, więc jesteśmy już w Warszawie. Pokaż im piękny Pałac Kultury. Tam, słuchajcie, jest pięknie. Nikola też jest jak zwykle piękna. Czy zdarza jej się czasami? No, więc tam cię dzisiaj będzie nagrywał mojego vloga. My już w hotelu, teraz się ogarniamy. I później spotkanie z wami małe. Tutaj Domkowski, DJ. No, piękny pokój, łazienka. Tam gdzie jedziemy? Do centrum. Będziemy się widzieć z naszymi znajomymi. I za mną przecież. To najpierw idziemy zjeść, bo Damian zdążył zjeść. Ludzie się na nas dziwnie patrzą. Zdążył zjeść dwie bułki i trzy batony. A ja jogurt. I cukierka z hotelu. No, a ja tylko jogurt. Także mam prawo być głodna. Prawda? Ja nie jestem głodna. A ile to zjedziesz, a ile ja? Taka mała różnica. A jeszcze w Termal nigdy nie nagrywałam vloga. Chyba. Idziemy. Przywitaj się. No super! No to tak się przywitałeś. Może nie. Te dziewczyny mogą się przywitać. Słuchajcie, ja wam muszę opowiedzieć bardzo ciekawą historię. Byliśmy na Nowym Świecie, chcieliśmy iść do Złotych. Stańmy, nie? No dobra. Chcieliśmy iść do Złotych. Z czego ja byłam przekonana i Damian, że idziemy w dobrą stronę. Okazało się, że idziemy w przeciwną. Gdyż najpierw zauważyliśmy stadion, który możemy tam widać, nie? I tak zapytaliśmy się kogoś, czy my idziemy w dobrą stronę. Tu jest takie coś, takie duże, ale ładnie widać to teraz. I okazało się, że idziemy w zupełnie złą stronę. A idziemy z buta, czy nie? Nie wiem, albo z buta, albo tramwajem podjedziemy. I 20 minut z buta spokojnie, jesteśmy oddaleni, a już z 10 idziemy, także... Nawet nie wiemy, którym idzie do hotelu, tak naprawdę. No, ale nie, najpierw idziemy jeść, bo Damian jest głodny. Słuchajcie, po zgubieniu się w stronę pałacu, zamiast iść w stronę pałacu, poszliśmy w stronę stadionu. Znaleźliśmy drogę, wow! Słuchajcie... Damian jest świetna, idealny moment zaczęłam nagrywać. Słuchajcie, ja wam coś powiem. W końcu dojechaliśmy, no pff, bądźcie dumni. Tamkowski. Nie mam sił, słuchajcie. Jestem zmęczony strasznie i otwieram wodę gazową. No, więc tak. I jeszcze posiedzimy trochę. I idziemy spać. Jesteśmy padnięci. Serio. Dobranoc. Dobranoc. Ejka wszystkim, więc dzisiaj jest sobota. I my z Damianem już wstaliśmy, znaczy ja wstałam już o 7 jakoś, bo spać nie mogłam. Damiana wywaliłam z łóżka o 8. Teraz Damian pije sobie herbatkę. Ja też mam miętę. Ja też gdzieś tam mam herbatkę. I teraz będę się malować. Którą Damian zrobił, dobrze. I zaraz będę się malować. I pójdziemy coś zjeść. Tak. A później przed 16 odbieramy Adama z dworca. I jedziemy później do Zosi wieczorem. Nikola! Nie chce mi się wstawać. Byliśmy wczoraj w McDonaldzie i ja chciałem zapłacić za tu for you czy coś tam i zamiast karty kredytowej. To się nazywa karta kredytowa czy bankowa? Karta bankowa. Zamiast karty bankowej wziąłem kartę do hotelu i chciałem ją wsadzić do tego pik. Nie wyszło coś. No a poza tym to opowiadałem wczoraj Nikoli bajkę na dobranoc. Nie wyszło, bo chyba ja szybciej zasnąłem. Ale zabiera. No, także no, było spoko. I ktoś właśnie dostałem SMS-a, więc idę sobie go przeczytać.
Damian, gdzie jedziemy? Damkowski idzie do topu, bo jest bardzo głodny. Czekam na ciebie 3 godziny. Nieprawda. 36 minut i się pomalujesz. Nie, i tak się nie pomalowała do końca. Patrzcie, aplikam 0. Kojarzycie? Może tą windę? Był vlog z tego hotelu też. Rok temu. On z Warszawy, z Orange Video Fest, drugiego. Też tu byłem. Obejście sobie. Też tu byłem. On niestety też tutaj był wtedy. No, byłem. No, i idziemy do sklepu. Damian cały szczęśliwy. Idę w końcu jeść, kurde, jak się cieszę. Ale nie idziemy do Maka, bo mamy Maka obok tego Lidla, ale idziemy do Lidla po jedzonku, gdyż McDonald's jest niezdrowy. Tak, bo McDonald's jest bardzo niezdrowy. Dobra, idziemy. McDonald's, Lidl, McDonald's, Lidl. My zdrowo się odżywiamy i wybieramy Lidla, idziemy po bułeczki. Ja się właśnie tutaj dopakowuję. Adamkowski, DJ, puszczana muzyka, albo Kresnoludki, albo Teletubisze. Super. A tu Scooby-Doo leci, po prostu 18-latkowie, nie? Wyjechali na wyjazd. Super. No, my sobie siedzimy teraz przed tymi tarasami. Ogólnie tak wieje, coraz chłodniej się robi. Odebraliśmy Adama. Przywitaj się. Przywitaj się. Bardzo go widać. No i niedługo jedziemy do Zasi i zaczyna kropić, więc chyba będziemy uciekać do galerii. Słuchajcie, jesteśmy już u Zasi. Nieprawda. I patrzcie, jak ona się tu postarała, ile pyszności, a ja słodkiego nie znam jeść. Bang. I tak będzie jadła. Wszystko zjadła. Czuję, że mi to nie wyjdzie. Ja będę jadł i ja lecę. I niech stanie się co tu i teraz. Albo te. Jaki Zasia ma piękny ogródek. Zasia zakochałam. Ta pani ma taki piękny. Proszę mi to nie pokazywać. Chyba nie ujawniać. Nie masz pyski? Pyski. Poszły. Nie mamy Domkowskiego. Śpiewaj! Hadę, śpiewaj! Śpiewaj! Czekaj! Śpiewaj! Nie ma czekaj, śpiewaj! On się robi aktywny. Ojeju! To ślicznie, ja chcę tu mieszkać. No ja też. Ty wy wiecie, jak ja bym ciągle grała filmiki na dworze. Proszę, co chciałeś powiedzieć kamerze? Nic nie chciałem powiedzieć, chciałem tylko się przywitać. Aha, no to dalej dajesz. Hejka. Hejka, siemaneczko, może gdzieś wpadniemy, coś, jakaś imprezka. Może potem wpadniemy do ciebie. Jedziemy. Do Warszawy. Teraz. Z Grodziska. Do Warszawy. Za chwilę. Za minutę. Dwie. Przepraszam. Znamy się 21 godzin. A ze mną to nie liczy, ile się zna. Mam? Długo. Nie pamiętam. A poczekaj, pozdrawiam mamusię. Pozdrawiam mamusię Nikoli. Pozdrawiam rodziców. Kocham cię, mamusię. Zawsze chciałem być w internecie i moje marzenie się spełniło. Dziękuję. Jesteś u mnie na vlogu. Wczoraj ładnie śpiewał. Ja bym dał mu lajka. No, tu oczywiście. Na snapie u Niko możecie słyszeć. Tam to Adam tak śpiewał. Wszyscy nagrywali, tam byli. Patrzcie, jedzie pociąg. Więc padamy. Siemanko. Cześć. Właśnie przyjechaliśmy do jakiejś galerii malutkiej, gdzie idziemy do kina 6D. Czekam na Damiana, aż zapłaci przy kasie. I idziemy na seans. On trwa niecałe 20 minut, jakoś coś tego typu. I tak, o, idzie Domkowski. Proszę. Proszę Państwa, mamy Domkowskiego. Co kupiłeś? Bardzo zdrowego batona i bardzo zdrowy sosik pomidorowy. Pomarańczowy. No i zmierzam teraz do kina 6D. Zobaczymy, jak nigdy jest. Nie byłem chyba, jak się wydaje. Ja byłam 2 razy, ale w Poznaniu na 5D i było mega spoko, więc jestem ciekawa, jak będzie tutaj. Jezu, jaki fajny telefon jest. Słuchajcie, już się boję. To był pierwszy film, że stwierdziliśmy, że idziemy na drugi. Cool. Na żółwika teraz idziemy. Także no.
Nie robię zdjęć, co? Nie robię. Robisz mi zdjęcie, a ja mnie teraz duszyłem. My już na dworcu, czekamy na pociąg do Poznania niestety. Jestem bardzo smutna, prawda? Tak, nie, jest masakra. Nie chcę już jechać 4 godziny. Więc siemaneczko. I no, mam nadzieję, że vlog wam się spodobał. Zostawcie kciuki w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!